Ruszyły testy nowego leku na COVID-19 w Polsce. W eksperymentalnej terapii wzięło udział 10 pacjentów. Media przekazały specyfikę środka i jego poprzednie zastosowanie. Preparat miał służyć wcześniej w walce z innymi wirusami. Testy przeprowadzono także w Stanach Zjednoczonych, gdzie uzyskano pozytywne wyniki. Obecnie we Wrocławiu stosuje się eksperymentalną terapię, wykorzystującą nowy lek na COVID-19. Preparat o nazwie Remdesivir zostanie podany 10 zakwalifikowanym pacjentom. Dane opublikowane przez Stany Zjednoczone oraz Kanadę, gdzie również rozpoczęto testowanie leku, prezentują się do tej pory optymistycznie. Dopóki nie opracowano skutecznej szczepionki na koronawirusa, naukowcy szukają leku odpowiedniego leku na COVID-19, który pozwoli przyspieszyć leczenie zarażonych pacjentów i zmniejszyć wśród nich śmiertelność. Nowy preparat o nazwie Remdesivir wykorzystywany był już wcześniej przez służby zdrowia. Miał służyć w walce z chorobami wywołanymi przez takie wirusy jak Ebola, MERS oraz SARS. Lek zaczęto testować we Wrocławiu. We Wrocławiu ruszą testy preparatu, który może pomóc zwalczać COVID-19, jak podaje portal Na Temat. 10 pacjentów we Wrocławiu przejdzie terapię eksperymentalną, która sprawdzi zastosowanie Remdesiviru w walce z COVID-19. Lek ten jest już znany lekarzom, którzy stosowali go w walce z Ebolą oraz wirusem MERS i SARS. Według amerykańskich naukowców z Uniwersytetu Chicago większość z 125 pacjentów zareagowała pozytywnie po podaniu preparatu dożylnie. Taką metodą leczony był już chory na COVID-19 57-letni Polak, Sławomir Michalak. Mężczyzna otrzymał Remdesivir dożylnie i po 4 dniach stan jego zdrowia w znacznym stopniu się poprawił. Na łamach portalu Na Temat poinformowano, że pacjent czuje się teraz zdrowy. Środek produkowany jest przez amerykański koncern farmaceutyczny Gilead Sciences. Jego głównym działaniem ma być powstrzymywanie replikacji wirusa. 2. Jest jednak za wcześnie, aby uznać Remdesivir za lek na COVID-19. Do tej pory trwa wiele terapii eksperymentalnych w różnych krajach, ale nadal preparat nie został dopuszczony do obrotu. Niemniej, niektóre dane, jak te podawane przez kanadyjskich naukowców z Uniwersytetu Alberta, pozwalają zachować optymistyczne perspektywy. Według badaczy Remdesivir blokuje kluczowy enzym, który jest odpowiedzialny za powodowanie COVID-19. Na Temat.